Za czasów rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u pani wielokrotnie krytykowała zjawisko kumoterstwa, nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa i innych instytucjach państwowych. Tymczasem we wczorajszym Pulsie Biznesu opublikowaliśmy listę 1000 osób, które już za pani rządów, dzięki pani decyzjom bądź decyzjom podległych pani ministrów, to są działacze PiS-u rodziny, działacze PiS-u znajomi, działacze PiS-u. Wszystkie te osoby zdobyły posady różnego rodzaju w spółkach i instytucjach państwowych. Czy z tej perspektywy nie uważa pani, że tamte deklaracje były hipokryzją? Szczególnie, że wśród tych osób są osoby, pani koledzy i koleżanki osobiście, tacy jak pan Filip, pan Kozik, pan Włoszek, pani Bigos Jaworowska, pani Pieczka. Jak pani się do tego odnosi? Czy nie widzi pani, że jednak PiS wbrew temu, co twierdził, wchodzi w te kolejne i je nawet poprawia, te kolejne, w których tkwiła Platforma i PSL? Panie redaktorze, spodziewałam się bardziej ambitnego pytania, powiem szczerze. Nie sądziłam, że będziemy rozmawiać o koleżankach i kolegach Beaty Szydło. Wie pan, ja mam dużo kolegów i koleżanek, więc możemy tutaj porozmawiać sobie dłużej na ten temat.